could be a lot of Jerrys in there. We must be quick and quiet. No wild shooting, Campbell. We must get these prisoners out without a scratch. Understood? Understood, sir. Quick and quiet. Good. Old friend Delisle will help us here, I have no doubt. Discreet and deadly. Take care of the Fritz on the right. I'll shoot the other one. Ready? Siemano, z tej strony Jasiek i witam was w kolejnym odcinku z gry The Royal Marines Commando. A teraz nagrywam po tamtym, więc... nawet... Kurwa... Kupi garnek. Nawet nie wiem, czy się przyjęło. Ale ta broń paskudnie wygląda, nie? Co my tu mamy w ogóle zrobić? Znaleźć drogę do piwnic. Co mi tak... On dziwnie chodzi. Chyba tędy muszę iść do tych piwnic, nie? Innej opcji nie widzę. Cześć, gościu. Pyk. Dziękuję. I tak go nikt nie usłyszał. Ty, gościu. Ja miałem iść pierwszy. A nie, że... Gdzie masz tych dwóch piórków? A, tu jest jeden, tu jest drugi. Dobra. Spotkałem się jakoś tutaj? Czy mógł ich dwóch naraz ściągnąć? Czy nie za... Nie za bardzo. Raz. I... Będzie drugi, czy nie? Mnie tu nie ma. Kurwa, akurat. Ach, ta inteligencja. Idioci. Rozpościeram ręce i jestem samolotem, bo pachy walą mi trochę potem. Yo! Tutaj goście może być ze mną. O kurwa, się wystraszyłem. No, zabij mnie. Pierwszy. Kurwa! Ja pierdzielę! God damn it! Misja niewykonana! Dziękuję. No i znowu jest samolotem. Kurde, no. Dobra, spróbujemy to jeszcze raz wykonać. Po cichu. Tak jak to było teraz. Dostał w caban i się skończyło. Będzie tu ktoś? Czy nie? No, bardzo, bardzo mądrze, żeś to zrobił. Zabiłeś mi szczura! Zabiłeś mi szczura! Cześć, gościu. No jak to dysleksję chciałem powiedzieć. Dyskrecja szlak trafił. No ty kutasie. Aha. Ten celownik. Cicho, nikt nas nie słyszał. Mówiłem, że nikt nas nie słyszał. O kurwa. Leżeć. Ta broń jest zabójcza. A czemu on tak w ogóle tak dziwnie chodzi, kurwa? To mnie dziwi. Dobra, leży. Chwila odpoczynku. Wow. Dobra, dostał. No co to było, ten efekt taki iskry? Ło! Ludzie, szacun. Dobra, schodzimy na dół. Czysto. Zamknięte. Zamknięte. Trzeba iść na dół.
No ty kurde! No wystaw łeb. Jaki kamuflaż, widzicie to? Czy lepiej te piksele wyglądają, kurde? W Minecrafcie. I oczywiście, punkt kontrolny. Jak żeby inaczej. Tchę! Open fire! No w końcu żeś padł. On dostanie po girach i pada, nie? Teraz będzie cicho. Teraz powinno być po cichu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Helmut, otwórz. Helmut! Where are you? Chyba nie ma Helmuta. Na pewno stłumiły to nikt nie słyszy. Który debil by chodził normalnie po piwnicy i tak dalej. No i co, zaczynamy, czy gramy sobie kolejny odcinek. Tak nawet w sumie nie wiem, czy tamten się przyjął. Ten pierwszy. Od razu nagrywam, bo tam sobie postanowiłem, że zrobię sobie dzisiaj taki maratonik. I może od razu jeszcze dzisiaj wrzucę te dwa odcinki. Nie wiem, może. Jest tu coś? Nie ma nic. Wiem, że tam jeden gość, tego poczekamy tutaj. Ding dong. Surprise, motherfucker. Ktoś tu jest? Czysto. Tylko słychać odgłosy szczurów. I odgłosy naszego tchu. O. Ding dong. Byłem pierwszy. Ach, ta liniowość, kurde. Ach, ta liniowość. No. Jest tu ktoś? Halo? Hans? Teraz co? Zdobądź klucz do celu więziennych. No dobra. Tylko skąd ja ci, kurde, mam ten klucz? O, chwila, kogoś tu widziałem. Ha, nie widzieli mnie. Dobra. Dyskrecja dalej jest. Ale tu już dyskrecji nie ma. Żyjesz jeszcze, kurde. Skan nie podziałał. Dobra, mamy klucze. Jerry! Mam klucze. Idę. Idę po żeli fufule, żeli fufule, je m'appelle, je m'appelle, żeli popon. Siema. No i szlak trafił dyskrecję. Nie, ciekawy jestem, skąd oni wiedzieli akurat, że ja tutaj jestem. Powie mi to ktoś? Ochroń zakładników podczas ucieczki z zamku. Którędy mamy uciec, powie mi to ktoś. Kurwa! Chyba tędy, co? Anu. Jeden padł, dobra. Gościu, może byś strzelał ty z mojego teamu, co nie, ja wszystko sam muszę tu wykonywać. Tak, biegnijcie pierwsi, naprawdę to jest naprawdę bardzo logiczne, co wy w tym momencie robicie. Kto pierwszy? Kto ostatni na górze, ten pedał? Nie w szczepionkę! Naprawdę to jest logiczne, co wy robicie. O, nagle się schowali, kurde. Dobra, jeden padł. W sumie broń spoko, no ale kurde no. Wykonanie tych broni pozostawia wiele do życzenia. Dobra. Panowie, szybko, czasu nie ma. Nie ma to jak dalej ich zabijać. Co będziecie robić? Osłaniać mnie. Chyba ty będziesz mnie osłaniał. Bo oni nawet nie mają czym mnie osłaniać, kurwa. Bo nie dajesz im broni.
Idioto. He. Coś jeszcze? Ale powie mi ktoś, dlaczego normalnie tutaj jest jakiś na przykład R i tak dalej. A w pierwszej misji widziałem swastyki. Czemu kurwa na mundurach nie ma swastyk? Powie mi to ktoś? Chyba nikt mi tego nie powie. Dobra, czas przeładować. Ło! Jep. Pięknie. Te wybuchy. Co to za cutscenka miała być? Gained from the French resistance confirms that the German prototypes are nearly finished. We also know the main scientist responsible for the research. His name is Professor Klaus Walter. We are trying to locate him now. Keep going. Indeed, some tests took place in Saint-Nazaire, but they evacuated the boats to some unknown location. According to the specifications... Yes, come on, we haven't got all day. 2 dozen of these new submarines could eradicate our entire fleet, Prime Minister. Tell me something less dramatic. What are you doing to find these damn prototypes, for example? These Kriegsmarine documents mention a German officer closely involved in the work on the new ships. And? So what? Come to the point! Yes, sir. We have the chap in hand. He was captured some time ago during a naval battle. He is in one of our POW camps in Scotland. I've already sent orders for him to be taken to London for interrogation. Documents state that he knows a great deal. At last, some good... Yes? What? Your prisoner was already taken out of the camp. By the Germans. A unit of German paratroopers made a surprise raid on the POW camp in Scotland in order to free a Kriegsmarine officer held there. While they tried to make their way to the coast, British soldiers encircled them in the old abandoned monastery, somewhere in the Scottish mountains. Surrounded, the Germans refused to surrender. The Royal Marines Commando Unit has been chosen to assault the monastery. Your team must remove the defenders and capture the officer alive, as he is believed to possess important knowledge about the prototype German submarines. Mission objective: assault the monastery and capture the Kriegsmarine officer. No i w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami w tym miejscu żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam też do komentowania, oceniania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Na razie i cześć.